Trenerze, ta wiosna nie jest jak na razie udana, ten początek dla waszego zespołu, prawda? No nie, nie jest taka, jakbyśmy chcieli, bo na pewno chcemy wygrywać, szczególnie u siebie. No nie wychodzi nam to na razie, ale szanujemy te punkty, które też zostają u nas i mamy nadzieję, że przełoży się to potem na nasze utrzymanie. Ta gra wcale nie wygląda najgorzej. No nie wygląda najgorzej, aczkolwiek no brakuje nam cały czas, borykamy się z kadrowymi jakimiś ubytkami, szkoły, kontuzje i tak dalej. No to jest za klasa, musimy sobie z tym poradzić. Wszystkie zespoły mają te same problemy, widzę, więc podchodzimy do tego z pokorą i z chęcią walki o utrzymanie. Przedziwna liga, tutaj każdy może chyba wygrać z każdym, tak? Tak, tak. Tutaj niestety każdy tydzień wygląda inaczej. Drużyna z końca tabeli może wygrać z liderem. Drużyna, która zajmuje środek tabeli, może przegrać z drużyną, która walczy o utrzymanie, także każdy mecz jest inny, do każdego trzeba podejść inaczej, ale z walką, determinacją. Tego nam brakowało tydzień temu, no dzisiaj było troszkę lepiej. Trenerzy zespołów w A-klasie powtarzają, że kto awansuje, to zrobi sobie krzywdę. Zgadzam się. No nie ma w A-klasie zespołu, który by prezentował poziom chociaż okręgówki. Myślę, że zespół, który awansuje, jeżeli dokona stosownych wzmocnień, to wtedy może pograć w okręgówce. Jeżeli nie, to niestety nie. Tutaj przykład Trębaczowa jest bardzo taki budujący, gdzie oni grają już kilka lat, ale zbudowali naprawdę dobry zespół. I tylko tą drogą można dojść do tego, żeby w A-klasie pograć dłużej.